na dużej skoczni Rok Benkowicz. Ależ piękny skok Benkowicza, wspaniały. Potwierdza to, że na mistrzostwa zbudował formę rewelacyjną. W tym sezonie najlepszy jego wynik w Pucharze Świata to 8 miejsce w Pradze Lato. Potem 12 lokata w Titize Neustadt, 16 na początku sezonu w Kusamo. No a tutaj w Oberstdorfie w rewelacyjnej formie. 138,5 metra, metr bliżej niż w pierwszej kolejce, ale oczywiście Słoweńcy są przed Niemcami. No i ukończą rywalizację drużynową w tym konkursie na dużej skoczni tuż poza podium na 4. miejscu. No więc mistrzostwo. Karl Jokelsoj, decydująca faza walki o medale, 3 najlepsze zespoły i liderzy tych drużyn, Roar Jokelsoj skacze fenomenalnie. Srebrny medalista z wczorajszego konkursu indywidualnego, w pierwszej próbie miał 134 metry, teraz 141,5 metra Roar Jokelsoj. Ależ niebywałe są te konkursy. Wczorajszy był chyba najlepszym konkursem, jaki kiedykolwiek w życiu miałem możliwość oglądać. Niezwykłe emocje, ogromny poziom sportowy. No i tutaj także zapowiada się wielka końcówka. 5 sędziów daje po 19,5 punktu Roarowi Jokelsojowi. Odległość 141,5 metra. Coś niebywałego, coś niewiarygodnego. Honen, pierwszy skok, niezbyt udany, tylko 129,5 metra. Teraz złoty medalista z dnia wczorajszego, lider klasyfikacji Pucharu Świata, skacze jeszcze dalej. I znowu, podobnie jak Morgenstern, problemy z ustaniem tego skoku, ale ustał. Oczywiście noty będą dużo niższe niż Roara Jokelsoja, ale skacze 142,5 metra. Coś niesamowitego. Cóż ci najlepsze? Lepsi skoczkowie wyprawiają. No, sędziowie chyba tutaj przesadzili, nie było podpórki, nie dotknął żadną częścią ciała śniegu, a dali po nawet 14,5 sędzia z Norwegii. No, to jest przesada. 15,5, 16,5, 3 noty. Niska więc nota łączna reprezentanta Finlandii Janne Ohonena, ale skok niebywały. 142,5 metra, tylko metr bliżej od rekordu skoczni Sigurda Petersena. Finowie są przed Norwegami. A teraz Martin Helvard. Martin Helvard, jeżeli skoczy tyle, co w pierwszej kolejce, Austriacy zdobędą drugi złoty medal w konkursach drużynowych w Oberstdorfie. Leci bardzo daleko. Martin Helvard, jest drugi złoty medal dla Austriaków. Niesamowita walka, niesamowite emocje, niebywały poziom. 138 metrów skacze Martin Helvard, pół metra bliżej niż w pierwszej kolejce. Ale przecież przewaga z pierwszej kolejki pozwalała na to, by skoczyć nieco bliżej od Rumorena czy od Janne Ahonena. A zatem, proszę Państwa, Austria zdobywa złoty medal. Drugi drużynowy złoty medal na mistrzostwach w Oberstdorfie dla reprezentantów Austrii. Drugie miejsce dla Finów, trzecie miejsce dla reprezentacji Norwegii. Wolfgang Lloyds, Andreas Wittkels, Thomas Morgan, lepsi od rywali.